Quadra Strobos V1 jest to lampa uwielbiana przez wielu fotografów, i jedna z pierwszych takich w przystępnej cenie, jeśli chodzi o okrągły palnik. Pierwszą to była lampa Profoto, która jakby zapoczątkowała ten trend, dając nam takie cudzysłowiu, studyjne oświetlenie, ale tak naprawdę ten okrągły palnik daje to, że to światło jest bardziej równomierne, jeśli na przykład lampę włożymy do jakiegoś modyfikatora. I pojawił się następca. Nazwa tutaj nie zaskoczy, bo jest to Strobos V1 Pro, i tak naprawdę lampa. Troszkę urosła, na pewno jest cięższa, bo waży 592 gramy, gdzie stary strobos ważył 537 gram, więc jest ta waga troszkę cięższa, chociaż tak na pierwszy rzut oka jakby nie da się tego tak całkiem zauważyć, chociaż pewnie po całym dniu fotografowania będzie to już gdzieś tam odczuwalne. Na pewno różnicą jest to, że mamy z przodu dodatkowy palnik, który uważam, że jest bez sensu ze względu na to, że jednak i tak podejrzewam, 90% fotografów będzie jednak odbijało światło gdzieś tam sufit ściany, ewentualnie będzie lampę wkładało gdzieś tam do jakiegoś modyfikatora. Bardziej chciałbym zobaczyć tutaj jakby taki moduł, bo te moduły się zdejmuje, żeby taki moduł był ze światłem LED. Myślę, że to wtedy by był taki game changer, coś ala la Evo 2. Wtedy mielibyśmy większe możliwości, bo jak odbijam światło, no to ja nie chcę na wprost światła żadnego błyskowego, ale o tym później. Największa zmiana, która tutaj jakby powoduje, że ja chcę tutaj jakby mieć ten model Pro jest to, że ma możliwość Większej ilości błysków, zanim lampa tutaj odetnie nam jakby czujnik termiczny, możliwość błyskania, ewentualnie jest to zrobione tak, że to jakby wydłuża czas ładowania, a w sytuacji na przykład, szczególnie na studniówkach, zauważyłem, że jest to uciążliwe. Jeśli to światło odbijamy i nie rozstawiamy lamp, na przykład, no to jeśli mamy załóżmy około 100 osób do sfotografowania, trzeba pędzić, jeśli mamy dużą salę, a zazwyczaj bale studniówkowe odbywają się w dużych salach, tak samo wesela. W tym przypadku, czy mamy potrzebę użyć może nie, że pełnej mocy ale czasem jedna czwarta, jedna druga się przydaje, jeśli chcemy też zabić przy okazji światło zastane, bo czasem jest tak, że światła zastanego mamy aż za dużo, no i wtedy ciężko te parametry tak dobrać, żeby jednak móc wykorzystać tutaj maksymalny potencjał i czasem chcemy tą przysłonę domknąć, no ale to powoduje, że wtedy nasza lampa już jest na granicy błysku. Jakie są zmiany oprócz tego tutaj na zewnątrz? Będę się posiłkował się tutaj zdjęciami fotografa Wes który ma swój kanał na YouTube, linki będą w opisie, ze względu na to, że on rozebrał te lampy i tutaj znalazł różnice, które są, Stąd ja już nie będę tego robił, ze względu na to, że nie chcę tracić gwarancji. Stąd największa zmiana jest w stopce. Jeśli ktoś ma tutaj aparat Sony, to jest akurat mocowanie do Canona. To w większości lamp Sony, jak Evo, Evo 2, Trobos V1, te stopki są plastikowe do Sony. W przypadku innych producentów są na szczęście metalowe, ale w Sony był problem, że one się wyłamywały. Więc w tym przypadku tutaj też do Sony będzie metalowa. Chociaż tak naprawdę zdradzę jeden sekret. Tu nawet link do filmiku. Mieszczę, że jest możliwość zamówienia na AliExpress do np. Strobosa V1, tej pierwszej generacji, też takiej stopki metalowej, można sobie samemu wymienić. Wytrzymuje ona dużo dłużej. I samo mocowanie zostało zmodyfikowane w środku, co widać tutaj po zdjęciu, które e, dołączyłem. I dodatkowo też zmieniły się śruby mocujące, które są dużo dłuższe wyglądają tak, jakby nawet były dwa razy dłuższe stąd podejrzewam, że stopka jest tutaj lepiej przymocowana. Dodatkowo, e, konstrukcja palnika e, jest ona troszkę większa niż tutaj V1C. Chociaż wydają się na zdjęciach w tych samych rozmiarach, ale troszkę urosło minimalnie, ale troszkę te palniki urosły. Pod kątem takim, że jest troszkę większy. Możliwe, że chodzi tu jakby właśnie o wentylację i dodatkowo jedyne co US tutaj zauważył, jest to, że w środku ten radiator przy palniku jest dużo mniejszy. Co ciekawe, bo w teorii zakładamy, że będzie większy, a tutaj jest mniejszy. A i tak wydłuża nam to jakby możliwość jakby dłuższego błyskania. Sam palnik z przodu jest tutaj bardzo podobny, więc tutaj po zdjęciach widać, że konstrukcja jakoś bardzo się nie różni. Chociaż, co ciekawe, można zauważyć jedną rzecz jeszcze w środku, że indukcyjne tak zwoje są dwa w tej lampie V1 Pro, gdzie w V1C jest tylko jeden zwój. US podejrzewa, że ma to wpływ, może nie na samą jakby pracę lampy, ale zauważył, że w trybie HSS, kiedy mamy pierwszą kurtynkę włączoną elektroniczną, to przy większości lamp Robi się tak zwany banding i wtedy musimy włączyć migawkę mechaniczną. W przypadku tej lampy V1 Pro, on podejrzewa, że to jest jedyna z, z tych lamp właśnie od Godoxa, która jakby nieważne przy jakim czasie, bo testował tam przy różnych czasach na 2000, na 4000, i na 8000, nie jest to w ogóle wyłapywane przez aparat, więc wygląda na to, że lampa jakby błyska, nie wiem, nazwać to bardziej precyzyjnie, jakby tak szybko, że aparat po prostu tego nie rejestruje. Więc warto to oczywiście przetestować na wszelki wypadek, ale on testował na aparacie Sony i jakby pokazywał zdjęcia porównywalne też będzie link właśnie do jego filmów żeby sobie to obejrzeć i w tym przypadku wygląda na to że jest to dzięki temu dużo dużo lepsze. I dodatkowo zauważył, że tutaj mamy dodatkową soczewkę, która prawdopodobnie powoduje, że to ciepło jest lepiej odprowadzane. I jest jeszcze dodatkowy filtr, ten filtr fresnella i on jest bardziej taki magentowy, co powoduje, to są te u dołu filtry, co powoduje, że to światło jest mniej zielonkawe. Rzeczywiście, coś może być, że też mi się tak wydawało, że ta lampa daje taki lekko zielonkawy zafarb, ale to też kwestia aparatu i to się łatwo dało skorygować już nawet w aparacie, tutaj odpo odpowiednio ustawiając balans bieli więc nie było to jakieś takie bardzo uciążliwe starej V1. Więc jak widać, też jakby te ulopszenia poszły krok dalej, nie tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o samą konstrukcję. West tutaj zwrócił jeszcze jedną uwagę, że ten przełącznik według niego działa gorzej, bo dosyć łatwo go kliknąć. Stąd on twierdzi, że jednak jak testował już gdzieś tam na kilku zleceniach, no to jednak gdzieś uważa, że jakby to potrzebuje zmiany, gdzie oni w teorii przeprojektowali, tutaj nawet zdjęcie umieszczę, przeprojektowali ten włącznik. Łącznik, ten taki wielofunkcyjny, stąd powinno być w teorii lepiej, a wcale tak nie jest, więc tutaj to na pewno gdzieś wymaga zmian, bo rzeczywiście w starej V1C ten guzik też chodzi bardzo delikatnie i łatwo go przekręcić. Tu jeszcze, no to jest nowa lampa, więc w tym przypadku jeszcze się to nie wyrobiło, ale podejrzewam, że nawet tutaj jak głowica, to już u mnie chodzi bardzo lekko, tu jeszcze chodzi tak fajnie sztywno, ale to jest nowa lampa, więc w tym przypadku jeszcze nie, nie, nie może być zużyte. Jedyny minus taki, co dla mnie nie jest może minusem, bo producent zachował ten sam wyświetlacz, to samo sterowanie. Plusem jest to, że wtedy nie musimy się uczyć lampy od nowa, ale minusem tego jest to, że jak się popatrzy na lampy konkurencji, jest taka lampa firmy Westcott, akurat ta firma u nas jest mało znana, gdzie ten wyświetlacz już jest taki OLEDowy, tak samo lampy profoto. Wiadomo, że profoto jest droższą lampą, ale na przykład Westcott nie. I też są producenci alternatywni, szczególnie w Stanach, którzy już dają te OLEDowe wyświetlacze, które są dużo większe, dotykowe, szczególnie, że Godox ma technologię, bo na przykład Wyzwalacz, który dopiero niedługo się pojawi w sklepach, ale już premiera była Godox X3, następca tutaj znanego, lubianego Navigatora X Pro. Ma już OLEDowy dotykowy ekran, więc tu uważam, że też w przyszłościowo powinno pójść, że ekran będzie duży, dotykowy. Wtedy pozbędziemy się w ogóle tych przycisków, chociaż jakieś tam parę przycisków na pewno warto mieć. Do ulepszeń należy akumulator. Różni się tym, że ma port tutaj USB-C, czyli możemy ładować bezpośrednio podpinając kabelek. Tutaj oczywiście ładowarka z kabelkiem jest dostarczana, ale już nie mamy takiej ładowarki jak do Trobosa w tym przypadku nawet ładowarką od telefonu jesteśmy w stanie naładować. Bateria może być włożona tutaj do lampy i może być ładowana w lampie, ewentualnie można wyjąć. Dodatkowa zmiana jest tutaj port do podpięcia batery PK, czyli takiego jakby dodatkowego akumulatora, który nam jakby wydłuża. Ten moduł się łatwo ściąga, więc wtedy lampa tutaj wygląda już jakby mniej, że jest zaudatowana. Akurat tu mam logo zaklejone, na tej lampie też sobie zakleję. No, dziwię się, że producenci dalej umieszczają tutaj ten taki podczerwieni nam tutaj. Port, nazwijmy to oświetlenie, ze na to, że przy, bez lusterkowcach i tak korzystamy z trybu ciągłego autofokusa. Stąd ta ostrość cały czas jest ustawiana, i wtedy ta kratka i tak się nie wyświetla. Więc ogólnie ja wiem, że tutaj też jest ukryte fotocela i tak dalej, ale producenci mogliby to spokojnie zmniejszyć i jednak dać tutaj tego LED-a. Uważam, że ten LED jest dużo, dużo istotniejszy niż taki tutaj dodatkowy moduł, który podejrzewam, że mało kto wykorzysta. Może fotografowie, którzy dopiero gdzieś tam zaczynają przygodę z błyskiem, ale uważam, że i tak jak ktoś zacznie światło odbijać, to nie będzie potrzebny takiego błysku na wprost, bo ja, się, ja nie czuję potrzeby, a fotografuję dużo ślubów, żeby coś takiego tutaj mieć. I dodatkowo pojawił się przełącznik, tutaj z tej strony tutaj nie mamy, na przełączanie TTLM. To jest już przełącznik też w strobosie Ewo dwójce, i tak naprawdę, tak wspominałem największa różnica jest w ilości błysku. Ja tutaj podam takie bezpośrednio z instrukcji parametry, więc nowy nowa V1 Pro ma możliwość na pełnej mocy błysnąć 100 razy, a na jednej drugiej mocy 150 razy. Stary Strobos tutaj mógł błysnąć na pełnej mocy tylko 30 razy, a na jednej drugiej mocy 60. US akurat to przetestował, więc będę posiłkował się notatkami i u niego wyszło tak, że na jednej drugiej mocy, tylko on jakby błyskał co 4 sekundy lampą, żeby sprawdzić kiedy załączy się ten termiczny tutaj czujnik. To w przypadku V1 lampa już jakby zagrzała się przy 106 błyskach na jednej drugiej mocy, gdzie Strobos V1 Pro wytrzymał do 150 9 błysków Więc jak widać v 1 Strobos radzi sobie całkiem nieźle, ale V1 Pro tutaj jakby przewyższa. Jeśli chodzi o, o jedną drugą mocy, ale już przy błyskaniu w HSie, to w tym przypadku V1 Pro ma 70 błysków na połowie mocy, a na pełnej 60. W przypadku Strobosa V1 to jest 20 błysków lub 15 na pełnej mocy, więc tutaj różnica jest naprawdę odczuwalna, bo to jest no czterokrotnie tutaj więcej może błyskać i to przetestował na jednej drugiej mocy i wyszło tak, że ta lampa mogła błysnąć 84 razy, gdzie producent deklaruje 70, a ta lampa producent deklaruje 20, a błysnęła 31 razy, więc jak widać i tak jest lepiej niż obiecuje producent, ale nie ma co ukrywać, że V1 Pro da nam większe możliwości, szczególnie jeśli błyskamy w plenerze, to już jeśli chodzi o moc no jest minimalnie większe, ale to nie, nie odczujemy tego, bardziej odczujemy jakby to Ilość błysków, więc ja osobiście przesiądę się, jakby to będzie mój moja główna lampa. A Strobos V1 będzie jako backup, ewentualnie będzie na drugim aparacie. Chociaż ja raczej fotografuję już potem na sali z, z jednym aparatem, drugi mam bardziej jako backup, ale ponieważ czasem mi się zdarza, że dużo się dzieje na parkiecie albo są oczepiny, to wtedy lubię tutaj troszkę więcej razy błysnąć. Stąd będę spokojny, że ta lampa mi na dłużej wystarczy. No teraz kwestia rozważenia ceny, bo cena jest tutaj na pewno wyższa. Bo Strobos V1 można na promocji było gdzieś tam znaleźć nawet w granicach 900 zł, jak były jakieś tam wyprzedaże. Teraz w sklepach widziałem, że jeszcze przed premierą nowej lampy był tam w granicach 100-1200, nawet w Polsce się to pojawiało. W Stanach, ta różnica była dużo, dużo jakby mniejsza między tymi lampami. Obecnie Strobos V1 Pro jest dostępny za 1450 zł w sklepach. Podejrzewam, że można wyhaczyć jakieś promocje. To też podejrzewam, że czym bliżej wiosny jakieś tam promocje będą się pojawiały, więc można. Można zaczekać przed sezonem. Jeśli chodzi o. bo sporo osób zapyta na pewno powtarzalność błysków. No niestety nie jest to klasa profoto, więc US sprawdził to i wychodzi na to, że przy błyskach jednak gdzieś tam nie jest to takie super powtarzalne, ale już jeśli chodzi o temperaturę jest dużo lepiej niż V1. Więc jeśli ktoś miał tam zastrzeżenia do powtarzalności jakby balansu bieli i tej temperatury trzymania, no to w tym przypadku V1 Pro będzie lepsze. Jedynie co US zwrócił uwagę, że ta mała lampa ma inną temperaturę niż główny palnik. Więc to trzeba mieć na uwadze, że tutaj będzie się to na pewno różniło. To według mnie powinno być bardziej dopracowane. I też jeśli chodzi o LED, jest dużo lepszej jakości. Troszkę ta temperatura jest jakby cieplejsza niż LEDa tego tutaj. Ale myślę, że jest to dobra zmiana i fajnie, że Godox się rozwija i update'uje tutaj modele, które się pojawiają. Tak jak mówię, ja bym widział jeszcze ten moduł, tylko w wersji LED. I myślę, że producent może to będzie z tego korzystał, bo z jakiegoś powodu zrobili ten moduł, że jest odczepiany, więc zakładam, że w przyszłości będą pojawiały się tutaj dodatkowe jakieś rzeczy, chociaż lampa czapena nie jest uszczelniana, więc to, na to trzeba zwrócić uwagę. Chociaż ja dalej uważam, że lepiej mieć w torbie trzy takie lampy niż jedno profoto, ale to też kwestia, jak ktoś pracuje. Jeśli ktoś pracuje tylko z jedną lampą, no to wtedy może rzeczywiście warto dozbierać do tego profoto. W przypadku, kiedy jednak y, pracujemy na kilka lamp, czasem rozstawiamy sobie, to ja uważam, że lepiej te pieniądze przeznaczyć na dodatkowe lampy i mieć y, zabezpieczenie. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o tą lampę. Będzie u mnie ona główną lampą, więc jeśli Masz większy budżet i jednak sporo odbijasz światła, no to w tym przypadku, albo łyżka w plenerze, to w tym przypadku polecam PAU1 Pro. Będzie to według mnie świetna lampa, która będzie ze mną długo z jedynką. 1 Nigdy nie mam problemu z pozostałymi lampami Godox Quadralite. To akurat dystrybuzor już chyba, nie wiem, czy będzie robił pod polską marką Quadralite, czy zostanie jako Godox. Wszędzie widzę te loga, czyli to ma być lampa premium, więc wszędzie to się pojawia, ale takie ułatwienia jak ładowanie przez USB-C, czyli nawet możemy bezpośrednio z ładowarki ładowarki Taką lampę naładować. Sama tutaj konstrukcja i menu jest to samo co w Strobosie V1, ale instrukcję tutaj nagram osobny filmik, żeby pokazać, jak to sterowanie dokładnie wygląda. Jeśli jeszcze tak dodam o moc, to jest jakaś 1,16 mocy całej lampy, więc nie jest to jakieś super mocne, ale też ten moduł komuś się może przydać. Tak jak mówię, ja raczej nie planuję go nawet ze sobą nosić, chociaż tak sobie teraz pomyślałem, że jakby nie wiem, główny palnik się zepsuł, to w teorii może to posłużyć. Pewnie jako backup, ale teraz trzeba by sprawdzić, czy tak naprawdę bez tego głównego palnika na przykład to jest w stanie błyskać. Podejrzewam, że tak, więc może to bardziej jako backup w torbie można trzymać, że gdzieś tam y, można tego użyć też do właśnie takiej sytuacji awaryjnej. Y, dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli masz jakieś pytania o lampę, to pisz śmiało, postaram się to zweryfikować. Zapraszam też do materiałów USA. Y, naprawdę fajnie, on tak stara się dokładnie to wszystko zweryfikować i dzięki temu dokładnie można było zajrzeć też do środka tej, tej lampy. Strefa komentarzy jest dla. Ciebie, a tutaj pojawi się filmik, który też Cię może zainteresować.